Siemanko, witam Was w dzisiejszym odcinku i dzisiaj będę się, moi drodzy, tatuować. Na ten termin byłam już długo umówiona, ale dosłownie kilka dni temu zmieniłam totalnie koncepcję. Zmieniłam wzór, który będę sobie dziarać, zmieniłam miejsce, które będę tatuowała, więc jest to dość spontaniczny pomysł, co prawda. Ten wzór, który będę robiła, już powiedzmy, że mniej więcej na ciele mam, w sensie pojawi się drugi bardzo podobny tatuaż. Będzie on trochę zmieniony kształtem i tak dalej, ale sam motyw na ciele już mam wytatuowany, więc jeżeli w tym momencie coś tam Wam chodzi po głowie, co to może takiego być, to napiszcie koniecznie w komentarzu, zobaczymy, czy się to sprawdzi, czy będziecie mieli rację. A my wbijamy do studia i się będziemy przygotowywać. No, jestem ciekawa, czy będę cierpieć. Troszkę na pewno. Opalałam się kilka dni temu. I co, schodzi ci skóra? Nie, ale troszkę boli, tak bardzo mało. Dobra, zobaczymy. Ale... O, już myślałam, że będzie gorzej. Ładny, ale myślałam, że jest on troszkę dłuższy jeszcze. Ale to zaraz go, jak sobie powiększymy, to... No właśnie, mówiłam, że to jest opiercie, bo trochę się bałam tego, że będą mnie bardzo plecy bolały, ponieważ kilka dni temu poszłam się opalać na solarium, ale stwierdziłam, że na pewno nie opalę się za dużo. Pani zresztą mówiła, że nie, no powinno być w porządku. Z reguły jak ktoś mówi, powinno być w porządku, to ja sobie myślę, aha, czyli nie opali mnie wcale. A opaliło mnie tak, że no mam jeszcze trochę czerwoną skórę, smaruję się tylko jakimiś łagodzącymi aloesami i tak dalej, żeby ta opalenie za mnie zeszła, ale dalej mnie troszkę ta skóra boli, więc mam nadzieję, że nie będę w związku z tym jakoś bardzo cierpiała, no ale może być różnie, bo każde takie, wiecie, zdrapanie czy to jak mnie spodnie ściskają, troszkę już mi drażni tą skórę, ale zobaczymy. To mówiłam, że taki już jeden wzór bardzo podobny mam na ciele, ponieważ tutaj na biodrze mam smoka chińskiego i też takiego smoka chińskiego będziemy dzisiaj robić, ale wzdłuż pleców. Na pewno jeszcze wprowadzimy jakieś takie małe poprawki, bo ten według mnie jest, może nie jest mały, ale mógłby być troszkę większy, żeby tak bardziej wzdłuż tych pleców się rozciągał. I chyba małe zmiany tutaj wprowadzimy, jeżeli chodzi jeszcze o ten ogon, bo bym wolała taki bardziej zakręcony. Ale wstępnie coś takiego to będzie. Całe plecki wolne. Ej, no jestem trochę czerwona na tych plecach. Troszeczkę. Zaczęło się opalać. Dobra, będziemy póki co mierzyć rozmiar, jaki będzie odpowiedni do moich pleców. A jeżeli chodzi o sam wzór, to jeszcze zajdą tutaj zmiany różne. Kawał smoka. No mi się wydaje, że jest w porządku. Taka wielkość. A co to są? To będzie jakieś... Na czarno będziesz miała je zamalowane, żeby one wyszły do przodu, no. No dobra. Jak ich nie ma, widzisz, jak nie ma, to one się gubią. Nie ma aż tak. Ale wiesz co, wydaje mi się, że możemy to zrobić ewentualnie na końcu, w sensie... Tak, no. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak zrobimy cały zarys. Okej. I wtedy najwyżej się da te czarne. Gicik, no mega ładny. A robimy mu jakieś oczy, czy one tak zostają? Nie, chyba zostaną. Chociaż oczy możemy dorysować zawsze, więc to jest... Ale takie też spoko wyglądają. Ale te chyba są groźniejsze, wydaje mi się, nie są bardziej... No, są takie demoniczne. Już chyba skmiałam, że może by mi się udało usnąć, ale jeżeli będzie bardzo bolało, no to nic z tego. Choć jak Sebastian mi dzierał biodra, bo to właśnie on jest autorem tego smoka na biodrze, to udało mi się usnąć. Nice. No i teraz jest perfekcyjny. Tak mi się wydaje, że będzie bardzo ładnie w tym miejscu wyglądał. Kurde, no zaczynam się trochę zapełniać już tymi tatuażami. No to git. To robimy w takim razie. Zrobiliśmy małą poprawkę. Teraz góra jest tak bardziej symetrycznie względem moich pleców, ale chyba będziemy musieli ogon jeszcze poprawić, bo przez to, że on jest taki powywijany, to schodzi mi po prostu w lewo. Na moich plecach. Jestem 100%. Według mnie u góry to spoczko wygląda bardzo. I co, i ta końcówka jest perfekcyjnie? Dobra, muszę tak zrobić bez przekręcania się. Faktycznie, bo tu jest noga, tu jest jego ogon i ogon wchodzi, tak co nie? No i git. I możemy dziarać w takim razie. I teraz kilka godzin leżenia jak placek. Jestem prawie pewna, że mnie będą żebra bolały. Jak dzierałam to biodro, to było dużo gorzej, bo musiałam cały czas leżeć na boku i po prostu cała, że tak powiem, pupa, całe lędźwia mnie bolały. A tutaj po prostu będę sobie na płasko leżeć, więc powinno być git. Ale zobaczymy, czy ta, że tak powiem, opalona skóra mi nie będzie przeszkadzała, bo przy samym przecieraniu mnie bolała i troszkę się obawiam. Ale w sumie im później się za to weźmiemy, tym lepiej, bo ta opalenizna też jakoś tam schodzi, w sensie nam ból jest łagodniejszy, że tak powiem. Cały czas mówię, że tak powiem, powiedziałam to już... trzy razy w ostatnich zdaniach. Jeżeli to miejsce, które ma być, że tak powiem, bezbolesne, będzie bolało, to będzie problem. No, troszkę boli,
nie jest najprzyjemniejsze, ale to tatuaż, więc boleć musi. Dam radę, na pewno dam radę, ale trochę się chyba wycierpię. Czuję już, jak mi nerwy na całych plecach szaleją. Chyba będę dzisiaj trochę przeklinać. Z reguły tego nie robię, ale coś czuję, że to jest ten dzień, to jest ten tatuaż. David, powiedz ty mi szczerze, czy już troszeczkę jest zrobione? Chociaż troszeczkę? No, troszeczkę. Troszeczkę jest. Miałam sposób, żeby było wygodniej. Okazało się, że jak tak leżałam zupełnie na wprost, to się cała spinałam i chyba dlatego też mi trochę bardziej bolało. Więc teraz leżę tak plackiem, głowa mam na boku i patrzcie, jest dziura w leżance, więc mam miejsce na to, że ja sobie odłożyć warkociki i mi jest mega wygodnie teraz. I mniej boli, więc jest git. Ja potrzebuję informacji, ile procent jest zrobione. Dobra, wjechaliśmy na kręgosłup i zaczęło znowu boleć. Cudownie, cudownie. I to są te miejsca, które nie dość, że mam opalone. Są kręgosłup, po prostu troszkę boli, no bo kosteczki jednak jakieś tam są. Kurde, mol, ale boli. Ale ustaliliśmy, że jak zrobimy 35%, to, że robimy przerwę. O Boże, niezależnie od siebie się po prostu przesuwam i spinam całą. Nie da się. Też już zrobiłam tyle tatuaży, że powinnam wiedzieć o tym, że to nie będzie najprzyjemniejsze. A mimo wszystko przychodzę na kolejne. Choć nigdy nie robiłam tatuażu tak, żebym była od początku znieczulona. Raz mi się zdarzyło używać takiego znieczulenia w trakcie docierania, które znieczula już zrobione rany jakby. I raz tylko i wyłącznie coś takiego miałam. I to jak robiłam szyję, bo szyja była dość ciężka. To była druga sesja chyba tego tatuażu, który mam po lewej stronie. I to był jedyny czas, kiedy, jedyna taka sesja, gdzie używałam jakiegokolwiek znieczulenia. A przerwa. Nie, przykleiłam się. Tak mało? O nie. Nie, no w sumie coś tam jest zrobione. Ogon? Masakra. Nie polecam nikomu. Raz miałam sytuację w życiu, raz, że się popłakałam robiąc tatuaż, ale to było już takie z bezsilności, że nagle poszłam do toalety i się popłakałam, bo mnie tak bolało. Jest ciężko, strasznie ciężko jest. No już jest tego trochę, ale właśnie jestem ciekawa, jak zaczniemy dzierać górę, to czy mnie to będzie bardziej czy mniej bolało, bo mówił osoba, że dół jest bardziej bolesny, lędźwiak w ogóle. Tutaj była ta część, co mnie bolała od opalania najbardziej. No zobaczymy, co to będzie z górą. Może będzie git, ale też nie mogę się nastawiać. Właśnie dostałam ten psikacz, co właśnie wam mówiłam, że kiedyś w ten sposób miałam znieczulaną szyję. Rany mnie już nie będą bolały, że to nie znieczula jakby skóry i tak dalej, tylko znieczula te miejsca, które są już rozwalone. Chciałabym się opalać? Umieram. Mam do was bardzo świetną propozycję. Jak chcecie, żeby was więcej bolało, musicie wcześniej się opalić. No już nie. Tak, żeby czerwona była skóra, tak? Nie, że opalona skóra brązowa, już taka, która ma 2 tygodnie, już się uspokoiła, już ma ładny kolor. Nie, taka, wiesz, sprzed 2 dni, wiesz, taka czerwona, tak, bo chciałam mieć ładne plecy na filmie, tak? Mocno wymyśliłam. Myślałam, że się bardzo delikatnie opalę, a jednak się no. W każdym razie w ogóle dzień dobry, witam wszystkich oczywiście serdecznie tutaj. Tatuaże ostatnio dużo w naszym życiu i będzie jeszcze więcej. Tu będzie cię genialnie tatuowało, prawdopodobnie, bo tu nie wiesz. Noga jest najgorsza, w sensie noga jest gorsza od rękawa, bo w sensie jak chcemy sobie zrobić sliwa, ale na nodę właśnie, żeby noga jest większa. Powiedzmy, jak tutaj boli pod pachą, bo jest taka cienka skóra, to tutaj boli jak pod pachą. Jak się dzisiaj wystylizowałeś. Tutaj boli pod pachwiną taka skóra, nie? Jak się gość wystylizował normalnie, kurde. Ja wiesz, bo umówiłem się z taką jedną w zielonych włosach na randkę, a potem... Tak? No. To nie wiedziałam, w sensie dobrze wiedzieć. Nie będę nigdy umierał bardziej niż ja przy szyi, nigdy. Markę. Ale powiem ci, że też jest ciężko. Ten kozik mnie tak wkurza. Spada jak moje poczucia. Mówię, na randkę się umówiłem, chciałem za wręcz. Czemu mnie nie uprzedziłeś? Supreme Bogo, Easy Boots, and... How much is your outfit? Nie no, nie mów lepiej. Okej, okay. Boots. Tu. Krek, Supreme Bogo, one. Pants? Zara, Bershka, everything. Zara.
Zara, round 100. Flip. True Religion. $10. Nie, dopełnienia outfitu, żeby nie było za taki. iPhone jest tak. To dobrze trzyma, to jest dopełnienia outfitu, nie? Jacket, North Face, Nafsi, Łatwo. Glasses. I have problem with eyes, so there are no zeros, but of course, Ray-Ban, Aviator, Golden, 1K. Dla kogoś, kto gra w pokry, to wie. Wykrywasz sobie jajka, teraz są dwunastki, tak? I mówisz, dobra, chcę sobie uzbierać dwunastki, nie, inaczej. Nawet nie, że chcę uzbierać, tylko nie chcę wykrywać innych jajek, bo bez sensu. Nie chcę marnować inkubatorów, chcę wykrywać tylko dwunastki. Po wykryciu dwunastego otworzyłem wszystkie prezenty od moich przyjaciół w Pokémon GO i okazało się, że przecież lecą siódemki z prezentów, więc mam 7 siódemek. To przeklikałeś wszystkie prezenty, chyba że nie zauważyłeś tego. Przeklikałem wszystkie i tak powiedzmy zostało z 5, a miałem z 20 ileś, nie? I tak mówię, o kurde. No i wszedłem i trudno już. Bo za. Mniej boli. No, bo wyżej. Tak. Tam nie spalone. Znaczy są miejsca, gdzie tutaj jeszcze niżej właśnie ale poczuję. Ale tam w ogóle masz białą skórę. Siedzę sobie na chillku i... co? Jest git. Nie no, ale ogólnie serio jest git. Już tak góra, siedzę sobie tak normalnie, a z reguły w tatuażach to działa odwrotnie. Im już jest dalej, im później, im dłużej to trwa, tym bardziej skóra boli. A mi teraz jest lepiej. I czuję taką ulgę serio, jak dzieramy tą górę. Chyba coś tam jeszcze zostało nisko, więc jeszcze jest szansa, że coś mnie bardziej zaboli, ale ogólnie jest serio już spoko. No to gituwa. Chcesz zobaczyć? Chcę zobaczyć. No! Tak. No! No! Jest dobrze. Jest dobrze. No i git. Trochę jestem czerwona, albo nawet bardzo, ale dobrze to wygląda. Proszę o ocenę. 8,5 na 10. Czemu 8,5? No nie, bo prosiłaś o ocenę. Czemu nie 10? Nie wiem. Bo nie lubię takich wzorów. O, dubiel! Marcinku! Marcin! Marcinku, dzięki tobie ten tatuaż ma 9 na dzisiaj. Robimy fotę, pakujemy plecy i może się uda nagrać jakąś relację, choć... relację. Okay. Reakcję. Tylko, że nie wiem, czy ktoś jest na chacie, więc... To już może być, ale dzisiaj było spotkanko jedno duże, więc pewnie... Poszli jeść, nie wiadomo, czy wrócili. Możliwe, że możemy nie dostać nawet nikogo. Jutri? No, myślę, żeby ogarnąć rzutnik do pokoju. Myślę, że to byłby w ogóle fajny pomysł. Gadaliśmy już o tym, że właśnie telewizor jest taki, że musi być duży, żeby był fajny, nie? Musi być jakiś taki 40 plus cal, nie? Z jakąś fajną technologią, żeby kolorki były ładne i w ogóle. Ale telewizor u nas jak postawimy, to 1/4 okna zajmie, więc możliwe, że będzie rzutnik. Jak się będzie dało go zamontować. To wszystko mam. Dziękuję ślicznie. I w styczniu się widzimy. Tak, i w styczniu się widzimy. A wiesz, się umówiliśmy na moje drugie plecy. Tak? Nie no, po prostu poprawki robimy. Złota rada dla wszystkich. Solarium 2 days. Jezus, już skończę to solarium. Już wszyscy o tym wiedzą. Już mówiłam ja, teraz... Ale koniec odcinka, ja muszę jeszcze raz o tym powtórzyć. To jeszcze nie jest koniec odcinka. No dobra, dobra, ale bliżej końca niż początku. Mateusz, please, trąbko. No. Help me. Dziękuję ślicznie. Pa, pa i do zobaczenia. Ty wiesz co to będzie, ale i tak. No. Kurczak? Taki. O kurde, mocny. Strasznie też bolesny. No właśnie, wygląda jakby bolał. Ale fajnie jest... wygląda. Ale bolał przede wszystkim. A wiesz, czemu boli? Tak, werkawie, bo wczoraj mówiłam, panie Monralo. Gówno. Gówno. Jednak pójść na solarium nie było zbyt dobrym pomysłem, no. Bo tak cierpiałam, serio. Tak mnie to bolało, jakby mi chłop rozcinał skórę po prostu. O nie. I tutaj u góry było najlepiej. Na początku była masakra, od dołu mi dziarał. Całe miałam, wiesz, czerwone i w ogóle. A góra już był light, bo tutaj miałam najmniej opalone. No. No. O jest. Tak, każdy miałby sobie tatuaż na plecach? No, byśmy byli na plecach. Ja właśnie kiedyś mówiłam... Serio, ale nie, serio mówiłam kiedyś, że jedyne miejsce, w którym sobie zrobię tatuaż, to będą plecy, bo nie będzie widać i mogę sobie wydzielać całe plecy. Kiedyś miałam taki patent, że sobie wydzielam tylko i wyłącznie całe plecy. Możesz też to zrobić u mnie na odcinku, ale nie będziesz wiedziała, co masz tatuowane. Może innym razem. Nie! Nie ma czekania. Proszę wyjść z tego gibla. Natychmiast! Natychmiast! Czekam. Idę! Natychmiast! Murcik, nie przestrasz się, bo mam bąble takie, wiesz, z folii. Ale wielki, o Boże! No jest gigantem. Weź to tak. W ogóle dwie osoby obolały cię od tego solarium. Ale patrz, teraz nie, jest ładnie od nie tego. Bolało. Się nie bolało! Uuuu.
Wcześniej mogłam coś robić tylko pupą, a teraz już mogę plecami. No ale ogólnie tak, bolało mega. Właśnie zauważyłam, że dwie osoby, które mam do reakcji, to są dwie osoby, które wiedziały, jaki tatuaż robię. No ale... I w sumie ja też wiedziałem. Ty też wiedziałeś. A kto jeszcze reagował? Werka. A, no. No ale, no nic. No ale strasznie bolało, straszliwie bolało. Jak mi dziarał ten miejsce, gdzie miałam najbardziej czerwone, czyli na środku i od dołu mi leciał, to umierałam, po czym na koniec dziarał mi to u góry i mnie w ogóle nie bolało. Aha. I było takie, no leźnie, no boli trochę, ale jak, normalnie jak tatuaż. Ale długo ci robił, nie? Ile godzin? Ale zaczęliśmy 2,5 godziny później niż jak przyszłam. Czemu? Bo zmienialiśmy wzór. Aha, okej. Okay. No bo my był przygotowany, ale ja tam chciałam coś pozmieniać, w sumie dużo bardzo pozmieniać, więc jeszcze trochę zeszło czasu. Już widziałeś? No, no tak, taki. Prawdziwy? Prawdziwy. Przyklej. Mamy taką folię taką, naklejoną. Chłopie, jaki wielki w ogóle. Duży, duży. A będziesz coś z tym jeszcze robić? No, myślałam o tym, że... Póki co zostawiam kontury, najpierw, że mam tak samo. Myślałam o tym, że może za jakiś czas go wycieniuję, ale mi się podoba taki, więc na razie go takiego zostawiam i najwyżej za jakiś czas się go uzupełni. Ale Polsko, nie, wiesz, no. Tobie się podoba, to najważniejsze, ale nie mówię, że mi się nie podoba, po prostu ja bym sobie nie zrobił tak dużego, na przykład. No całe plecy? Nie dlatego, że mi się nie podoba, tylko dlatego, że za bardzo by bolało pewnie. Generalnie fajnie, pasuje do ciebie, nie? To... Pasuje, no. A ja wam się jeszcze dziękuję za to, że oglądaliście ten film. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podoba ten tatuaż i ten film, czy wam się podoba. Zostawcie dużo łapy w górę i kliknijcie w ten oto czerwony przycisk. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia niebawem. Pa!